Jesteśmy w Żelistrzewie, tym razem trochę mniej tobołów, ale idę pilnować Bartosza, żeby trafił na scenę i żeby wszystko poszło po naszej myśli. Bartuś startuje w kategorii oczywiście junior, tak miał być, i jeszcze wystartuje sobie w ciężkiej kategorii plus 90 kg, tak aby złapał troszeczkę doświadczenia i na przetarcie przed kolejnymi zawodami. Idziemy do środka. Proszę, Bartosz Budzyński, wstępne malowanie za nim i popatrzcie co wyszło, zobaczcie co wyszło. Wyszło w końcu, kurde. Czyli się mówi, wyszło szydło z worka. Czyli patenty działają, tak, moi drodzy, działają. Patenty działają. Jednak Krzysztof się zna na rzeczy, nie ma co się oszukiwać. Także teoria teorią, ale my stawiamy na praktykę, moi drodzy. Także to jest dowód na to, a nie jakieś tam sranie w banie. A nie jakichś anonimowych hejtów na tych SFD, na forach, nie słuchajcie, nie wiadomo co. Wiecie, no. Łapcie technikę, doświadczenie. Jak chcecie mieć fajne duże nogi, to polecam głębokie przysiady, słuchajcie. Tak jest, no i jeszcze pewne tam rzeczy. O, pokaż, pokaż, pokaż. A zrób to ten. Dobrze, i bicepsy tyłem mi pokaż. No tutaj to ładnie. Napnij dupsko z całej siły. No proszę, jest, coś tam jest na tyłku, pięknie. Najszerszy jeszcze daj. Bardzo ładnie, Bartosz. Zajebiście, jest zajebiście. Super, super. Fajnie. Jest mega. No oczywiście są niedoczerpane zawody, prawda? Pierwsze starty. Tak, pierwszy strzał. Celujemy w polski eliminację do Europy. No i Śląsk jeszcze oczywiście Śląsk, obowiązkowo, bo to jest taka impreza dosyć gruba. A teraz poczekajcie, bo zaraz będę malowany natyskowym opalaniem u Michała i u Madziu. Tak jest. Słuchajcie, tak jak mówiłem, efekt jest naprawdę zajebisty. Pomimo to, że mam tatuaż, naprawdę widać mięśnie. Pomimo prostowania ma dobrą efekt ciemnego tatuażu, ale sami zobaczcie, prosto uda, wszystko ładnie wychodzi. Żyły. Taki brokat jakby tu jest, nie? Położony. Brokat położył. Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale brokat położył, brokat chyba po wszystkim, ale jeszcze ogólnie chyba jest brokat w tym... Tak. Granulki takie, tak, jakieś takie... No, błyszczy się ładnie. No, efekt jest naprawdę zajebisty, polecam wszystkim serdecznie. Madziej i Michał i firmy. Co mogę powiedzieć? Delikatne zmiany są, no bo wiadomo, jak byłem na scenie, oglądamy reflektory, które palą ci po prostu twarz. No i do końca nie będziesz odwodniony, nie oszukujmy się, no. Organizm tak właśnie reaguje. Poci się po prostu na wysiłek. Także w komentarzach powiedzcie mi, jak to wygląda. Formę też poprawię, jak widać, dodałem po 5 kg do każdego piersi, do każdego cycka. No. Jest zajebiście. Jest fajnie, dziękuję. No Bartosz! Powiem wam, że jestem naprawdę... Dzięki wielkie. Jestem naprawdę bardzo mi zaskoczony, ponieważ tutaj wyszedłem tak z marszu, tak? Tak jest. Piąte miejsce... To była kategoria plus 90 walczył z koniami. Okazało się, że na 10 jest Bartosz piąty. Piąty, tak jest. Staje w mieście. Mega zawody. Tak jest. Okej. Tak, no, ale zajebiście jest. Bardzo fajnie i naprawdę nie mam pojęcia, jakimi kategoriami się sędziowie sugerują, dokładnie, no bo ludzie z tego co słyszałem, z tego z czym rozmawiałem, byli wiecie zdziwieni, że byłem drugi. Nie mi to oceniać, ja jestem z formy bardzo zadowolony, uważam, że miałem życiową formę. Tak jest, poza tym to są zawody przejściowe. Docelowo oczywiście celujemy w Mistrzostwa Polski, MP i eliminacji na Europę. I tam dopiero pokażemy wam, na czym polega kulturyzm klasyczna. Tak jest. Klasyczna, bo to w ogóle nie było. Bartosz dzisiaj miał wagę około 100 kg, natomiast na kulturystyce juniorów klasyku będzie miał tej wagi maksymalnie 96 kg, także 4 kg jeszcze z niego zejdzie i dopiero odsłoni się potężna rzeźba Bartosza Budzyńskiego. Robiona od 1,5 roku. Jeszcze wam pochwalę. Także jest. Jest Blacha. Jest Blacha. Wszystko dzięki temu typowi. Słuchajcie. Dziękuję. Wszystko dzięki niemu. Także zgłaszajcie się i my pokazujemy wam, jak konkretnie przygotowywać się do zawodów, jak konkretnie od podstaw budować sylwetkę. Dziękuję bardzo. To jest tego miejsca, chcemy was zaprosić na kolejną edycję kursu trenera personalnego o specjalności kulturystyka i tak dalej. 5 posta, także widzimy się wiadomo gdzie.